Cześć kochani, witamy was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku, a dzisiaj film z Filipem. Nie no, żartuję, za chwilę przyjdzie Daniel i go przejmie, ale na razie poszedł do sklepu. Ja dzisiaj nagrywam dla was wasze założenia na mój temat. Poprosiłam was na Instagramie, żebyście pisali, co o mnie myślicie i ja będę to albo potwierdzała, albo zaprzeczała i troszeczkę sobie dzisiaj porozmawiamy. Także co? Zaczynamy nagrywać? Idziesz do tata? Czekamy na tata, tak? Zaraz będzie. I zrobić popada się widzą, powiedz: papa, papa dziewczyny, papa, papa dziewczyny. Filip jest już z Danielem, więc my możemy zaczynać. I pierwsze, możesz dużo zjeść, a nie ty jesz. I tak to jest prawda, ja mogę naprawdę sporo zjeść. Jem dużo słodyczy, z czego nie jestem za bardzo zadowolona, ale ja uwielbiam słodkie i nie tyję. Wyobraźcie sobie, że kiedyś byłam w Bułgarii z koleżanką na wakacjach i przez 2 tygodnie jadłam frytki, pizzę i w ogóle wszystko takie tłuste, kebaby i schudłam. I tak, nie tyję, aczkolwiek wiecie, zawsze się to może zmienić. Śmieję się, że po 30 może być już różnie, ale to jeszcze 3 lata. Jesteś bardzo miła i rzadko przeklinasz. Czy jestem miła? Myślę, że tutaj mogą inni ludzie ocenić, ale wydaje mi się, że tak i rzadko przeklinam, tak, aczkolwiek zdarza mi się. Powiem wam jednak szczerze, że ja nie lubię, jak kobieta przeklina i źle to strasznie wygląda. Ja jak w ogóle na siebie patrzę, to jakoś przekleństwa z moich ust brzmią dziwnie, aczkolwiek tak jak mówię, zdarzy się, jak jestem zdenerwowana. Byłaś menadżerem w McDonaldzie i uwaga, uwaga, to założenie jest prawdziwe. Zaczęłam pracować w McDonaldzie, jak miałam 19 lat. Nie wiem, skąd wiesz. Może mnie widziałaś? Zastanawiam się. Zaraz wejdziemy na tą dziewczynę. Czekajcie. Może ja ją też kojarzę? Nie, nie kojarzę. Aczkolwiek założenie prawdziwe, zgadza się. Chcesz mieć kiedyś dom? Tak, to prawda, chciałabym mieć kiedyś dom, ale nie chciałabym się budować. Chciałabym znaleźć, wiecie, taki idealny domek pod nas. Na pewno nie prędko, przez najbliższe 5 lat nie planujemy się stąd wyprowadzać. Wiadomo, zależy, co nam życie przyniesie. Jeśli jednak będzie taka możliwość, żebyśmy zmienili mieszkanie na dom, to myślę, że zrobilibyśmy tak. Jesteś spełnioną kobietą. Jeśli chodzi o spełnienie, myślę, że jestem spełniona, aczkolwiek zawsze jest coś, co mogłabym zrobić, żeby być bardziej spełniona i to jest takie, wiecie, pełne spełnienie przyjdzie, jak będę stara. Na razie wiadomo, jestem spełniona, aczkolwiek tak jak mówię, chyba każdy z nas tak ma, że jeszcze chce więcej robić, więcej rzeczy, żeby się bardziej spełniać. No i to jest, myślę, takie normalne. Lubisz mieć wszystko zaplanowane i ułożone. I wiecie co? To zależy. Czasami są takie momenty, że chciałabym mieć wszystko do A do Z zaplanowane, ułożone. A czasami jest tak, że wolę wszystko robić na spontanie, wiecie, tak po prostu. I też jest fajnie. Także tutaj zależy, naprawdę zależy. Potrafisz znaleźć ładne ubranie w okazyjnych cenach. Podziwiam twój styl. Zgadza się? Naprawdę w ostatnim czasie to zauważyłam, że kupiłam bardzo dużo rzeczy w super cenach, naprawdę aż śmiesznych cenach. Nawet wczoraj przyszła mi sukienka, za którą dałam 8,90, wyobraźcie sobie, 100% bawełna z Asosa. Śliczna jest. Myślę, że to założenie jest prawdziwe, szczególnie ostatnio umiem wyhaczyć takie perełki. Myślę, że rzadko inicjujesz kłótnie, jesteś spokojną, opanowaną osobą. Nie lubię się kłócić, bardzo nie lubię się kłócić w ogóle, to jest bez sensu. Wiadomo, z mężem czasami trzeba i tutaj dla zabicia nudy czasami coś wiecie. Czasami mi się coś zdarzy, ale nie, ogólnie nie, nie lubię się kłócić i rzadko te kłótnie inicjuję. Myślę, że rzadko narzekasz i marudzisz. I tak, to jest prawda. Bardzo rzadko narzekam i rzadko marudzę. Bo po co? Czy to coś zmieni w moim życiu? Nie. Wręcz przeciwnie, myślę, że będę taka, wiecie, zdołowana. Ja wolę się cieszyć z tych małych rzeczy i dostrzegać
te dobre rzeczy, niż skupiać się na tych negatywnych. Wspaniała mama. Myślę, że każda mama jest dla swojego dziecka wspaniała. No dobra, większość. Potrafi pani wybaczać błędy. Nie jestem pani, już tyle razy wam to mówiłam. Nie jestem pani. Ale tak, potrafię wybaczać błędy i wybaczam każdemu, wiadomo, się zdarza zrobić coś nie tak. Aczkolwiek, wiecie, jak ktoś coś naprawdę zajdzie mi za skórę, to ja to pamiętam. Chciałabyś mieć dużą rodzinę. I teraz, co dla was znaczy duża rodzina? Niech ktoś mi powie. Ja nie planuję mieć olbrzymiej rodziny. W tym momencie chcemy, żeby było tak jak jest, czyli Daniel, ja i dwójka dzieci. Nie planujemy więcej dzieci, także to nasza mała, duża rodzina. Super sprawdzam się w roli mamy. Tak, powiem wam, że ja uwielbiam być mamą. To jest najpiękniejsze, co mi w życiu spotkało. I bardzo, bardzo się cieszę, że mam możliwość nią być, bo wiadomo, w dzisiejszych czasach różnie bywa. Jestem przeszczęśliwa i spełniam się jak tylko mogę właśnie w roli mamy. Myślę, że jesteś pewna siebie i otwarta. Jestem bardzo pewna siebie w tym momencie. Kiedyś tak nie było, uwierzcie, ale taka pewność siebie buduje się z czasem. A jeśli chodzi o otwartość, to słuchajcie, tak różnie z tą otwartością u mnie. Świetnie sobie radzicie z tymi założeniami na mój temat. Myślę, że nie lubisz alkoholu. I teraz się zastanawiam, czy to już było, czy nie. Nie wiem, ale odpowiem jeszcze raz. Nie lubię alkoholu. Alkohol mi nie smakuje. I bardzo, bardzo rzadko zdarza się, żebym ja coś wypiła. Czasami może drinka, ale rzadko piję, naprawdę rzadko. Chciałabyś coś zmienić w swoim życiu, a jednak nie możesz się za to zabrać. Chciałabym coś zmienić w swoim życiu, chciałabym odstawić słodycze i nie umiem się za to zabrać, albo chociaż je troszeczkę ograniczyć. Mam nadzieję, że z czasem mi to wyjdzie. Może zrobimy jakieś wyzwanie z wami. Wtedy się uda. Dalej, dalej. Zdać prawo jazdy. Nie było mi ciężko, ja wiecie, chodziłam na każdy wykład, szybko ogólnie prawo jazdy zrobiłam i zdałam teorię, jak i praktykę za pierwszym razem. Czy ja wyglądam na złego kierowcę, że takie założenie się tu pojawiło? Dalej. Bardzo dużo się powtarza. Jesteś zakupoholiczką. W ostatnim czasie naprawdę dużo kupiłam, ale ogólnie jakoś zakupoholiczką nie jestem. Są takie okresy, kiedy ja kupuję, ale to nie jest tak, że co miesiąc muszę coś na przykład dla siebie kupić. Nie mam tak. Jesteś wrażliwa i tak, to założenie również jest prawdziwe. Jestem, myślę, że bardzo wrażliwa. Okej, kochani, ja już tutaj kończę, bo widzę, że te założenia się naprawdę powtarzają. Dziękuję wam, że ze mną byliście i wytrwaliście w tym filmiku. Bardzo się cieszę, że tyle osób do mnie napisało i że naprawdę bardzo mnie znacie, co mnie zaskoczyło na maksa. Dziękuję wam bardzo i widzimy się już niebawem. Pa, pa!